ma. Witam SPARTIATIC! <laughs> <laughs> Dobra widzowie <laughs> Robimy hotest tiktoker Influencer Ok Mega ważny quiz Bardzo ważny i rozwijający Musimy to mega poważnie zrobić Mega poważnie Megan Eugenio ale wiesz, bo też tutaj w tym quizie strój będzie miał znaczenie, jaki został Znaczy, zdjęcie bardziej. W jakim. <grym> Rozumiesz? Ale ogólnie, szczerze, jakby nie było podpisów, myślałbym, że to jest ta sama osoba. Tylko po prostu inne zdjęcie. Dobra, biorę to, co widzę i chcą. A tutaj widzicie? Tu jest czasem pusta runda, że, bo wziąłem 32 i będzie takich rund chyba 5. Więc ona przechodzi dalej automatycznie i dopiero potem będzie miała walkę. No, ma farta. On ta też, Lexi Kurde no! Ej, a ile takich rund jest? Śmiał szukał, miało być... Dobra, w końcu walka. Lewo... Zgadza się z wami tym razem. Dobra, parę takich pustych... Taki skin, ty... Pokażę wam może jak to... Ban? Za co? Nie ma bana za to, to jest strój kąpielowy, można taki nosić. Ty Ban, ja pierdzielę. Nic nie było widać, co ty pieprzysz? Dobra, każda jest pusta, tak, ale jakby. Jakby ci to powiedzieć, idziesz do rzeźnika i masz tutaj kawałek mięsa chudego. Tutaj bardziej yy, z żyłkami. Tutaj masz więcej tłuszczu, tego takiego białego, co się odkraja potem. Właśnie my wybieramy najlepszego, jakby steka. Mm. <laughs> Więc nie patrzymy na wnętrze, tylko w dupę na zewnętrze. Na tym polega ten quiz. <laughs> Rozumiesz to? <laughs> nie! Ten quiz tylko mówię, tylko ten quiz konkretny na tym polega. Nic więcej. Rozumiecie? Dobra. Biorę lewo, pieprzę was. Dobra, Charlie. A czemu tu są dwie? Brawo, bo dwie, no właśnie, nie. Nie, zirytowało mnie, że dwie są. To jakieś takie dziwno. Brawo, bo więcej steka. Nie mogę, naprawdę. Ty nie, zroz nie zrozumiałeś mojej przenośni, totalnie to cię mówię, nie zrozumiałeś tego. Ale że po zdjęciach oceniać, że są puste, dokładnie. My oceniamy tylko wygląd, nie oceniamy wnętrza. Nie patrzcie w ogóle na wnętrze w tym momencie, rozumiecie? To tak, jakbyś masz 10 lat, idziesz ze starym. Do smyka i actionmana wybierasz. Jeden ma hak, drugi ma w dupę bliznę na oku, trzeci ma karabin i ty wybierasz tego co fajne jest najbardziej i my w tym momencie robimy to samo. Wybieramy swojego actionmana, kumasz? Rozumiesz teraz to przenośnie? Nie wiesz jaki jest ten actionman, ale teraz cię to nie interesuje. To jest tylko quiz po obrazkach, one mogą nie istnieć, to są wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia naprawdę. Dobra, lewo czy prawo poza tym? My nie, bo wy nie rozumiecie, naprawdę, wy giga nie kumacie, my nie wybieg. <gry> wy totalnie nie kumacie hardy piepszone no. Lewo? A czemu? Lewo, dawaj dobra dla widza. Ile ona ma lat? Po prawej już zdejmuje... No właśnie, się boję, że na następnej rundzie już nie będzie miała ubranego, więc lewo. Bo do, zarabana dostanę. Dobra widzowie, mega ważne, mega ważne. I teraz tak, opanujcie się, nie patrzcie. Wy zrozumcie, tylko zdjęcie wybieramy, tylko zdjęcie, ok? Lewo czy prawo. Ale nie liczę, nie nie patrz na auto, nie patrz na auto, nie ma tego auta. Prawo dół. Dobra, ja też wybieram prawo. Dobra, cowboy To jest jakaś typę creepy. W sensie te, te, to zdjęcie, bo my z jego zdjęcie odcinamy. Nie, to nie jest boba, co ty pieprzysz? Dobra, Lexi czy Charlie? Żadna? No jak dalej i tak odpadną, to co za różnica, w sumie racja. O, dobra, to jest test na was, lewo czy prawo. Ja już wybrałem, ja już wiem co kliknę. Bo to jest test na tych, co patrzą, która baba ma mniej ubranego, serio. Ty widzisz, że baba ma mniej ubranego i mówisz tak, lewo. Chłopie! Chłopie, pamiętaj, pamiętaj jedno, to nie jest najważniejsze, pamiętaj, pamiętaj o tym, prawo, prawo, pamiętaj, prawo tutaj totalnie, dobra widzowie, dobra widzowie, mega, mega ten, napiszcie po prostu, lewo, szczerze ja bym prawo dał, na poważnie ci mówię, prawym dalnym ręku prawa, a dziadek, no, szczerze ja prawo daję, bez trollowania, bez trollowania, nie no, to jest przesada. Ja pierdzielę w dupę. Dobra. Ej, szczerze nie wiem. Nie no. Nie no, to przesada, chyba. W lewo było więcej steka. Tylko pamiętaj. Pamiętaj, teraz, tą mądrość. Możesz mieć apetyt. I może myślisz, że zjadłeś takiego steka. Ale co za dużo, to niezdrowo, i się zżygasz w końcu. Pamiętaj. Ważne. Mega ważne. Mega. Pamiętaj też, że jeszcze SOSBA ja już używał, a to też yy, yy, ładuje. Na poważnie ci mówię. No na poważnie ci mówię. Dobra. Nie wyrobię, Nie my robię. co my. Co się dzisiaj dzieje? Ta po lewej ma 13, ta? Ta po prawej 11. Ta po lewej z Teamu X. Rzeczywiście, to pierwszy ją. Dobra, widzowie, one ogólnie podobne są. Ale czemu? Poczekaj, zanim zaczniesz spamować Lewo, powiedz czemu. Bo jest wielka dupa na obrazku? Zastanów się najpierw. Pomyśl, uargumentuj to. Budzi ładniejsza Lewa? Wiesz co? Ciężki tutaj jest, ciężka walka, szczerze nie. Szczerze nie plus jeden. Nie dobra widzowie. Biorę prawo, pierwsze to. Bo wy się nie znacie. Ja was muszę nauczyć, nawrócić na właściwą ścieżkę zaprowadzić. Bo wy nie rozumiecie. Wy jesteście pieprzonymi. Jeszcze nie, nie ogarniacie życia. Wy się dajecie na bejt łapać. Pierwszy lepszy. Jest dupa na obrazku, idziesz na spotkania. A tam chłopie wychodzi dziadek 70-letni, czyli ja. Nie ogarniasz. Tu nie chodzi o to, żeby się dać zbejtować. Musisz na spokojnie analizować życie. Na chłodno podchodzić. Wybierasz same pasztety, bo mają więcej ubrane. No tak. Co? Tak, tak, tam każda ma na IG zdjęcie z dupą? Dobra, patrzymy tą po prawej. Jo, pierdzieła, 7 milionów followów. Ty, ale ona się zmieniła. Widzisz to? Coś jest nie tak. Coś jest serio nie tak. Ty, ona nie ma zdjęcia z lupą na Instagramie, kłamco. Nie ma. No kłamałeś mnie, Amy, masz perma. Nie, no dobra, zapytam was tak. Lewo czy prawo? Ale nie, bo ona dobrze na tym zdjęciu wygląda. Ona w sumie też spoko. Ale wiecie, bo to już jest ćwierćwiną. Ja bym dał prawo. Ale dobre zdjęcie to jest po prostu. Dobra. Kurde, no. Eee, weźmy tą kowbojkę. Dobra, tą biorę. Ona jakoś tak spokojna jest. Nie wiem, czy nie wygra. Już. Dobra, tu prawo. Ty ciężko? Nie, nie, nie. Dobra. Kowbojka czy ta? Ona to jest ta. Prawo, bo ma wielkie oczy. Dobra, pierwszy. Dobra, widzowie, te są ogólnie podobne. Różnią się kolorem włosów, tak szczerze. To akurat taka równa runda Action Menów. Ślepy jesteś? O co ci chodzi? Dobra, Siejkowski, piszesz o co ci chodzi, albo lepa dostajesz na łeb. Prawo ma bardziej męskie imię. <grym> Rider, no, będziemy krak robić w San Andreas zaraz z Riderem. Nice! Dzień 11. skórka w końcu zeszła, ale jest pomarańczy czy o czym ty piszesz? Dobra, widzowie, szczerze. Ciężki wybór Action Mena i steka w jednym. No nie wiem, no, dla mnie losowo tutaj. Nie ma znaczenia, tutaj, tak szczerze. Na insta zobacz je? Ja. A mają? Dobra, ta po lewo ma 2 miliony followów. Tylko zobaczyć czy, da się, czy można w ogóle pokazać to. To jest ta po lewo, jak co? Dobra, o, to jest to zdjęcie? Tak, no. Dobra, prawa. Pierda po prawie ma 100 followów ledwo. Znaczy, ledwo, w porównaniu tych, co tutaj są, co mają po kilka milionów. Cześć, to jest ona? W ogóle nie jest podobna na Instagramie. Zobacz, to seria jest ona, ale zobacz, ona nie jest podobna do siebie. O co chodzi? Zobacz, serio, to jest ona, to jest to zdjęcie. Nie dobra, lewo. Tutaj są szóstka. Tak zwany trap. Dobra, finał. Nessa jest piosenkarką, ta? To jest piosenkarka? A dlatego nie ma takich zdjęć. Dobra, dawaj piosenkę, Nessa. Barret Die first Taka nuta Fajna czy nie? Dobra taka typowa piosenkarka Ale dobra i teraz mega ważne Co wybierasz? Ta czyli test strojów Czy ta która ma talent i śpiewa Mega ważne, serio ci mówię. Wiem, że nie oceniamy wnętrza tego steka, ale zmieniam sobie zasady, bo to jest finał. I mam to w dupie. Ta na prawej nie ma talentu, ale co ty piszesz? Lewa ma talent? Chłopie, opanuj się, ty kumasz o co ja pytam w ogóle? Co ona robi? Czekaj, ona, ona się pociąga? Coś takiego? Ty. Czekaj, co jest? Ona też ma talent. To ona jest? Co? Ona ma 13 lat? Co ty pieprzysz? Ja pierdziele, co jest ty? No, jak to nie ona, co ty pieprzysz? To no masz nik w tytule. To jest ona, dlatego jest tak umieściona, bo tak ćwiczy. Co ty myślisz? Że się ćwiczy tylko ze starym na budowie? Od tego leko brzuch rośnie, bo chlejesz zamiast pracować. Dobra, chyba lewa. Dobra, trudno. Przykro mi dla tamtej, ale no luj. Dobra, a zobaczmy, która wygrywa. No dobra, widać, że dzieci robią te quizy. Nieźle. Pff. Pff. Ten prawy stanik spadł. Pff. Trzeba kliknąć. <laughs> Pieprzone dzieci robią te quizy. Rozpieprzone. O dobra, ta jest czwarta, ta piąta. Dobra, tyle dobrego. No zobacz to. Zobacz to, jakby każda tutaj z tych instagramowych instagramerek miała takie zdjęcie dodane, to by gdzieś rodzki powybuchały. Co kliknąć? Dupa na jednym i na drugim. No rozpieprzeni jesteście! Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! KUSARIA! Mam szansę! Obuści się Polacy! KUSARIA!